Dzień dobry Państwu, Dariusz Białek. Ja... Coś nie działa, o już jest. Ja, Zygmunt Głogowski i Janusz Wiosłowski zaprezentujemy Podkarpacki System Informacji Medycznej. Podkarpacki System Informacji Medycznej został zrealizowany w latach 2013-2014 przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z 28 największymi placówkami medycznymi naszego województwa. Głównym celem projektu była budowa platformy regionalnej z 6 dedykowanymi usługami oraz unowocześnienie, modernizacja bądź rozbudowa systemów dziedzinowych tych 28 placówek medycznych. Generalnym wykonawcą tej korowej części, czyli platformy regionalnej, była firma Sekopoland S.A. Firma ta też jako generalny wykonawca realizowała główną integrację i wykonanie systemów dziedzinowych w największych jednostkach wojewódzkich oraz też w wielu komplementarnych projektach w jednostkach powiatowych. Zadajemy sobie ciągle pytanie, jak ma wyglądać architektura e-zdrowia w Polsce. Mówimy o systemie centralnym z dedykowanymi systemami dziedzinowymi. Mówimy o platformach regionalnych, ich roli. Mówimy o systemach dziedzinowych, placówek medycznych. Jak to ma być poukładane? Czy takim modelem docelowym jest system centralny, 16 platform regionalnych i wiele systemów dziedzinowych jednostek? Może innym też modelem jest koncentracja na większym poziomie takich platform regionalnych, które będą skupiać większe obszary. Słowo region, przyzwyczailiśmy się, że region identyfikujemy z województwem, ale bardziej przyjęliśmy taką konstrukcję z racji poszukiwania środków i finansowania takich przedsięwzięć w Polsce. Natomiast być może nadszedł czas, żeby pomyśleć tutaj o innym modelu. Dlaczego? Koszt wytworzenia platformy regionalnej nie jest mały, również nie jest mały koszt utrzymania takich platform. Za chwilę właściciele takich platform regionalnych staną przed takim dylematem związanym z kosztami ich dalszego utrzymywania już po okresie trwałości. Może takim sposobem jest budowanie tej partnerstwa i szukanie pewnych rozwiązań, które pozwolą optymalizować te koszty. Ważną rzeczą będzie też, że te platformy będą bardziej wydajne, bardziej bezpieczne. Dadzą też większe możliwości dla pacjenta, który będzie miał dostęp do szerszego zakresu danych, czy też nowych usług, które pojawią się z tego powodu. Jak wygląda ta korowa część systemu podkarpackiego? Jest to 6 dedykowanych e-usług. Pierwsze dwie usługi e-informacje i e-rejestracja dedykowane są dla pacjentów. Są to nowoczesne usługi umożliwiające wyszukiwanie usług świadczonych przez te podmioty, miejsc, personelu, zaawansowane wyszukiwarki czy też moduły do wyszukiwania umożliwiają filtrowanie i znalezienie poszukiwanych danych. Pacjent ma możliwość wykonania zdalnej e-rejestracji w systemie dziedzinowym jednej z jednostek zintegrowanych z częścią regionalną. W tym momencie system, patrząc na takie dzienne statystyki, umożliwia zarejestrowanie się na ponad 1500 usług do ponad 1300 lekarzy w ponad 370 poradniach specjalistycznych, więc dla pacjenta jest to duże portfolio możliwości wyszukiwania usługi, na którą chce się zarejestrować do lekarza specjalisty. Elektroniczny rekord pacjenta jest to usługa, która umożliwia wyszukiwanie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami zintegrowanymi z platformą regionalną. Lekarz posiadający stosowne uprawnienia ma możliwość zbudowania listy poszukiwanej dokumentacji, potem jej podglądu bądź pobrania. Elektroniczna dokumentacja medyczna, jeżeli jest wytwarzana, przechowywana, jest w miejscu jej wytworzenia, czyli w jednostkach medycznych.
Regionalny rejestr danych ratunkowych jest to e-usługa, która uzupełnia elektroniczny rekord pacjenta. Ta e-usługa też wytwarza elektroniczną dokumentację w postaci karty danych ratunkowych. Jest to dokument, który jest skrojony pod potrzeby ratownictwa medycznego z danymi, które są istotne z punktu widzenia ratowania życia i zdrowia. Oprócz tego ta e-usługa daje możliwość gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących istotnych zasobów z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Elektroniczna platforma współpracy daje możliwość zlecania usług pomiędzy jednostkami, które są zintegrowane, i otrzymywania wyników badań po ich wykonaniu. Wszystko następuje, dzieje się z punktu widzenia zlecania odbierania tych usług w lokalnych systemach HIS-owych, natomiast ta usługa regionalna umożliwia zintegrowanie i wymianę tych danych. Elektroniczna platforma nadzoru jest to usługa dedykowana dla jednostek, które sprawują nadzór właścicielski nad jednostkami medycznymi, dają możliwość, jest to system BI-owy, który umożliwia zbieranie danych finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zakresu rozliczeń NFZ i statystyki medycznych, w tym momencie skonfigurowanych jest ponad 70 raportów, 100 wskaźników, oczywiście można tutaj dokonfigurować i tworzyć nowe. Realizacja dobrej praktyki. To jest taka część, gdzie chcieliśmy się podzielić pewnymi doświadczeniami, rekomendować pewne działania. Oczywiście są, czy też w Polsce miejsca, gdzie były tworzone platformy regionalne, czy są utrzymywane systemy dziedzinowe i zarządzane są w sposób profesjonalny. Być może pewne rzeczy, które tutaj postaram się przedstawić, są oczywiste dla tych osób, które podchodzą w sposób profesjonalny. Jednak myślę, że warto zawsze o tym mówić, dyskutować, żeby w przyszłych projektach, które będą realizowane, czy też na bazie platform regionalnych, czy systemów dziedzinowych, zawsze myśleć o pewnych rzeczach i utrwalać je. Przy budowie platform regionalnych zawsze warto sobie postawić, jaki jest główny cel. Główny cel to jest wdrożenie usług. To powinno być nadrzędne. Patrząc, jak to wygląda, nie zawsze tak jest z punktu widzenia menedżerów jednostek medycznych, gdzie ich interesuje czasami ten cel podstawowy, czyli system dziedzinowy zintegrowany, unowocześniony, które zapewniają im właściwe i prawidłowe, jak najlepsze funkcjonowanie jednostek. Natomiast ta wartość dodana, te e-usługi, możliwość integracji, tutaj zawsze jest ten główny cel i zawsze o tym należy tak myśleć. Dlatego ważne jest mocne wsparcie menadżerów tych jednostek od samego początku w każdej fazie projektu. Zaangażowanie też wszystkich jednostek w fazę specyfikacji, wymagań i wdrożeń, ponieważ te e-usługi w gruncie w dużej mierze przeznaczone są również dla personelu, potem ich wykorzystującego. Powinny one być ergonomiczne, przyjazne i takie, których lekarze czy personel będą chcieli używać. Należy też zwrócić uwagę, że pojawią się kolejne koszty związane z otrzymywaniem stanów zasobowych czy zapewnieniem funkcjonowania e-usług, bo to nie zawsze jest tak, że one są i już. Żeby one dobrze funkcjonowały, żeby miały określone dane, które są potem prezentowane przez pacjentom, no wymagają określonej pracy, przygotowań i obsługi. Organizacja projektu. Kluczowe są osoby w zespole, lidera, szpitali. Należy wypracować określone role. Już w każdej fazie trzeba wskazać, kto będzie odpowiedzialny za odbiory, za testy, w zależności od jaki to jest etap, jaki to jest element projektu. Warto zwrócić uwagę na coś takiego jak jeden wspólny system do zgłaszania wad, gdzie taki system workflow umożliwia nam identyfikowanie, procesowanie takich zgłoszeń nie tylko na etapie wdrożenia, ale również w okresie utrzymaniowym. Daje możliwość rozliczania zarówno generalnego wykonawcy, jak i potem gwaranta, analizowanie całej sytuacji związanej z funkcjonowaniem takiego systemu.
Wspólne zdalne repozytorium dokumentów też jest istotne z punktu widzenia publikacji i dzielenia się informacjami projektowymi. Jeżeli chodzi o specyfikację projektu, planując taki projekt, zawsze warto również przeanalizować, ile czasu potrzebujemy, żeby sukcesem wdrożyć tak skomplikowane, złożone rozwiązanie. Zawężanie tego czasu czasami powoduje to, że coś robimy szybko, niedokładnie, nie mamy czasu, jeżeli chodzi o realizację szczególnie tych miękkich rzeczy związanych z wdrożeniem projektu. Jeżeli chodzi o czymś lokalną i regionalną, najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tej integracji jednemu wykonawcy. Jest to niwelacja istotnego ryzyka projektowego. Podpisy elektroniczne. Tutaj chciałbym się zatrzymać chwilę, bo i wczoraj, i w kuluarach dużo było dyskusji na temat podpisów elektronicznych. Podpisy elektroniczne, jeżeli chodzi o wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej, czasami wskazywane są jako taki bloker czasami we wdrażaniu, w tworzeniu tej elektronicznej dokumentacji medycznej. Ale dlaczego? Wskazywany jest tutaj bloker kosztowy związany z tym podpisem elektronicznym. Bardzo często. Ale porównajmy sobie koszty zakupu takiego podpisu kwalifikowanego z kosztem funkcjonowania rocznym jednostki, z kosztem rocznym lekarza. Więc koszt zakupu takiego podpisu kwalifikowanego staje się marginalny. Inną rzeczą jest tutaj dbałość, żeby sposób podpisywania, czyli już taka funkcjonalna strona, była jak najbardziej przyjazna dla lekarza, dla użytkownika. I tutaj trzeba dbać o to, żeby zarówno wykonawcy takich rozwiązań wprowadzali je w sposób taki, żeby to nie było trudne, było łatwe, szybkie i bezpieczne dla stosującego takiego podpis. Jeżeli chodzi o elektroniczną dokumentację medyczną, myślę, że nie należy patrzeć na ten harmonogram, który nawet był nam przedstawiony wczoraj, który jak widzimy od lat jest rolowany, w czasie przesuwany z roku na rok. Jest wiele miejsc w Polsce, gdzie tą elektroniczną dokumentację medyczną możemy tworzyć już teraz. Tworzymy ją, ponieważ kiedy ta elektroniczna dokumentacja wytwarzana teraz będzie nam potrzebna? Za tydzień, za miesiąc? No raczej chyba nie. Myślę, że ta elektroniczna dokumentacja medyczna, która będzie wytworzona w waszych jednostkach, w jednostkach medycznych i kiedyś może być wykorzystana w innych jednostkach medycznych, kiedy ten pacjent po jakimś czasie trafi do innej jednostki medycznej, może być potrzebna, nie wiem, za 2 lata, za 5, za 10, za 20. To jest korzyść utracona, która im kolejne lata powodują to, że tej dokumentacji nie będzie. Nawet jak będzie ten obligatoryjny moment, gdzie już tą elektroniczną dokumentację medyczną będziemy tworzyć, to ta baza będzie pusta. Też zniechęci lekarzy jakby do poszukiwania próby znalezienia tej dokumentacji, gdzie wpisywanie PESEL-a będzie się kończyć zwrotną informacją o braku takiej dokumentacji, bo ona będzie dopiero tworzona, będzie napełniać ten indeks tej dokumentacji medycznej. Więc warto tak naprawdę wdrażać te procedury, w szczególności kiedy ona powstaje w formie elektronicznej i nie ma mechanizmów jeszcze jej wymiany, to sygnować, podpisywać ją elektronicznie, żeby ona w przyszłości miała prawne możliwości wymiany, kiedy już będą zbudowane systemy centralne czy też regionalne umożliwiające wymianę tej elektronicznej dokumentacji. Warto tutaj również promować te jednostki, które chcą tworzyć elektroniczną dokumentację medyczną. Może należy poszukać jakiejś formy dodatkowego finansowania, nagradzania takich jednostek, które chcą tworzyć tą elektroniczną i tworzą w określonych określone procedury medyczne. Może to być jakiś element kontraktacji. Projektując e-usługi warto również popatrzeć na prostą i przejrzystą funkcjonalność, ponieważ te e-usługi, szczególnie dla pacjenta, wykorzystywane są też przez środowisko, które nie jest przyzwyczajone do korzystania z technologii internetowych. Projektując e-usługi warto również zadbać o
wersję mobilną e-usług. Każdy z nas posługuje się smartfonem, tabletem. Technologie stają się, te urządzenia stają się standardem. Klasyczna wersja e-usługi oczywiście jest istotna, natomiast wersja mobilna może być łatwiejsza, prostsza, lżejsza, dedykowana pod dany system operacyjny, mobilny system operacyjny. Warto również określić, jak ma funkcjonować bramka SMS-owa, czy te serwery pocztowe, bo ta komunikacja w procesie obsługi rejestracji jest istotna z punktu widzenia informowania pacjenta o statusie, zbliżającym się terminie, bądź innych parametrach związanych z obsługą jego rejestracji, czy też innych e-usług. Jeżeli chodzi o wersję mobilną do oprogramowania dziedzinowego, do e-usług, która jest dedykowana dla personelu, no takim przykładem jest nasza e-usługa Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych, gdzie przygotowanie specjalnej wersji pod urządzenia mobilne daje możliwość użytkowania tej e-usługi nawet w karetce, gdzie ratownik medyczny poprzez terminal może znaleźć i wyszukać kartę danych ratunkowych i w sytuacji ratowania życia i zdrowia posłużyć się nimi. Należy też zwrócić uwagę na budowanie środowisk testowych. Jest to rzecz oczywista w utrzymywaniu systemów informatycznych, ale nie zawsze tak jest, patrząc jak wygląda środowisko informatyczne jednostek medycznych. Nie zawsze jest to standardem, nie zawsze te procesy związane z tym, nie muszę o nich mówić, co do istotności. Wczoraj dużo mówiliśmy o RODO, o bezpieczeństwie. Testy bezpieczeństwa realizowane przez niezależny podmiot od generalnego wykonawcy dają nam możliwość zweryfikowania takich usług, które są wystawione w internecie, co do podatności, co do bezpieczeństwa. Warto też bardzo wcześnie rozpocząć w takim zintegrowanym środowisku uzgodnienie takich rzeczy jak, nie wiem, nawet wspólny plan kont księgowych, słowników dla szpitali, ponieważ polityka związana z prowadzeniem księgowości, finansów w jednostkach medycznych, czasami posiadającego jednego właściciela, jest przeróżna, wynikająca z pewnych przyzwyczajeń księgowych, czy też polityki stosowanej przez management. Potem, żeby w jednym BI-u zbierać i benchmarkingować te dane, należy bardzo wcześnie rozpocząć proces uzgadniania tych wszystkich rzeczy, żeby ten efekt już zaraz po wdrożeniu był właściwy. Jeżeli chodzi o gwarancję, warto zadbać o dobrą umowę serwisową, która jest bardzo czytelna, określa właściwe definicje i klasyfikuje wady. Określony poziom SLA, czy też należy się zastanowić nad dodatkową umową serwisową, jeżeli zakres gwarancji jest niewystarczający, a zakres usług wynikający ze złożonej architektury systemu wymaga dodatkowej pomocy, dodatkowych usług. Warto zastanowić się nad logistyką w zgłaszaniu wad, ponieważ przy e-usłudze, przy regionalizacji nie najlepszą rzeczą jest danie możliwości zgłaszania tych wad bezpośrednio od wszystkich zintegrowanych. W sytuacji wystąpienia ewentualnie jakiegoś problemu nagle ten sam problem identyfikowany jest w wielu miejscach. Natomiast centralizacja tego, logistyka obsługi i potem komunikacja z kwarantanny w postaci jednego zgłoszenia jest bardziej skuteczna i powoduje dużo lepszą i szybszą obsługę takich problemów. Warto zadbać również o modyfikację systemu do zmieniającego się prawa, które jest no bardzo dynamiczne. Warto sobie również wprowadzić do umowy coś takiego jak gwarancja dostępności systemu, gdzie e-usługi no są takim przykładem, jeżeli chodzi o możliwość no praktycznie non-stop dostępu do systemu. I na koniec, jakie są największe ryzyka? Integracja. W szczególności, kiedy integrujemy rozwiązania różnych wykonawców. Patrząc na naszą platformę, myślę, że osiągnęliśmy tą interoperacyjność w pełni, bo oprócz generalnego wykonawcy, który integrował swoje systemy dziedzinowe, zostały zintegrowane systemy dziedzinowe praktycznie wszystkich większych producentów w Polsce. Więc można powiedzieć, że nasza platforma regionalna integruje się z każdym systemem, jest otwarta.
Dlatego tutaj ważną rzeczą jest zadbanie o jakość dokumentacji interfejsu integracji regionalnej, która powinna być czysta, przejrzysta, czysta i zrozumiała dla wszystkich dostawców rozwiązań po drugiej stronie. Opór przed zmianami lub brak zaangażowania pracowników szpitali. Tutaj jest to duża bariera, którą trzeba niwelować w różny sposób. Duża rola jest tutaj menadżerów jednostek medycznych, o której już mówiłem wcześniej. Powoduje to czasami nieużywanie w celi albo duże opory przed używaniem wdrożonych e-usług. Brak wyszkolonej kadry informatycznej lub jej mała ilość. Wdrażając takie systemy informatyczne, trzeba inwestować w kadrę informatyczną bądź zapewnić określony jej poziom poprzez zdobycie takiego pracownika. Należy to przewidzieć w budżetach jednostek, ponieważ jest to nieuniknione. Albo wyszkolimy takiego informatyka, albo go kupimy, albo będziemy outsourcować te usługi po to, żeby cały system pracował poprawnie. Nie było tutaj żadnych problemów z bieżącym utrzymaniem. Ja dziękuję, oddaję głos kolegom. Umówiliśmy się tak, że odpowiedzi na pytania będą po całym bloku wystąpień tutaj naszych. Dziękuję.